mój ojciec bardzo lubił pokazywać wszystkim, jakie ma zdolne dziecko. I nauczył mnie wstępu do wojny galijskiej. I jak tylko przychodzili jacyś goście, to musiałam, prawda, stanąć i wyrecytować, i wszyscy klaskali. Więc jakoś tak w mojej głowie musiało się to zakodować, że ach, warto się uczyć tej łaciny, bo dostaje się oklaski. No i dobrze się to chyba skończyło, bo tutaj powinnam pewnie troszeczkę przedstawić twoją sylwetkę. Nie chcę mówić sylwetkę naukową, bo to tak brzmi bardzo dostojnie i już od razu toga się gdzieś tam w tle pojawia, ale jesteś filologiem klasycznym, jesteś neolatynistką, czyli zajmujesz się właściwie w tym momencie, a tak naprawdę przez całą twoją edukację uniwersytecką, bo i na poziomie licencjatu i pracy magisterskiej, tekstami, które powstały w wieku XVII, po łacinie rzecz jasna, i to jeszcze tekstami dotyczącymi dosyć odległego obszaru, którego raczej nie kojarzymy z filologią klasyczną, bo Azji Wschodniej, Chin, obecnie Japonii. Skończyłaś studia i właściwie 3 dni potem, po obronie, od razu rozpoczęłaś pracę w Innsbrucku, w Instytucie Ludwiga Boltzmana, zajmującym się właśnie neolatynistycznymi tekstami. Tam rozpoczęłaś pracę w takim dużym międzynarodowym projekcie austriacko-japońskim z nazwy, ale tak naprawdę mającym znacznie więcej odgałęzień na temat Japonii na scenie jezuickiej. A więc ci jezuici i ich twórczość też są tutaj jakoś wpisani w twój dorobek. Ale to wszystko wyrasta tak naprawdę ze specjalizacji, którą podjęłaś na studiach, czyli ze specjalizacji archiwistyczno-edytorskiej. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie wciąż nie mogę się przyzwyczaić do słów typu dorobek, kariera, sylwetka, czy nawet jeszcze filolog klasyczny, ale rzeczywiście ja widzę bezpośredni związek między tym, jak wyglądały moje studia, a tym, co teraz robię. I bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z takiej, a nie innej, powiedzmy, oferty zajęć, bo niesamowicie mi to obecnie pomaga, naprawdę. I dla mnie ta specjalizacja okazał się naprawdę wybór serca. Pracując nad tekstami z XVII wieku, oczywiście bardzo często pracujemy na manuskryptach. Bardzo często jesteśmy w archiwum, jesteśmy w jakimś klasztorze w archiwum albo w jakiejś bibliotece starszej czy coś. No i to wszystko, czego się nauczyłam, ogromnie mi pomaga. I rzeczywiście, gdyby nie tak liczne zajęcia z paleografii, praktyki oferowane, ja byłam w archiwum archiwizjalnym w Poznaniu, byłam w bibliotece uniwersyteckiej, w starych drukach, to wszystko ogromnie mi pomogło. No a jezuici, to jest rzeczywiście mój temat i no, nie udawajmy, że to ty mnie właśnie tym zaraziłaś. I słynne zajęcia, na których czytane były listy Michała Bojma. No, czasem to jest ta jedna rzecz, która zaważy i to była ta. Ja tutaj nie powinnam się może przyznawać na forum publicznym, bo to było robione wbrew wszelkim przepisom BHP, to odczytywanie w zaciemnionej sali, tak żebyśmy mogli wyostrzyć te rękopisy, które nie były wcale takiej dobrej jakości, bo przecież na różnym materiale przychodziło nam pracować, ale to wynurzaliśmy się z tej sali 328 jak takie krety, mam wrażenie, ale ta grupa zresztą zapadła mi bardzo w pamięć, ale muszę to wynurzać, że praca z wami i w tym wymiarze godzin paleografii, który wtedy był, to było coś szczególnego. No ale nie tylko paleografią człowiek na studiach żył, prawda, panie Wojtku? Właśnie, może zatrzymajmy się przed tym, jeszcze przy twoich studiach, bo z tego, co wiemy, to byłaś też członkinią i przez pewien czas także prezeską Koła Naukowego Klasyków. I nie tylko, ale może na początku powiedziałabyś kilka słów o Kole Naukowym Klasyków. Co dało ci to koło? Ja w tym momencie też jestem sekretarzem Koła Naukowego Klasyków i udzielam się w nim. I być może to też będzie taka wskazówka dla kandydatów na studia, czy warto angażować się w takie pozaprogramowe aktywności, czy lepiej trzymać się tego programu studiów i po prostu realizować te potrzebne przedmioty i w innych już inicjatywach nie brać udziału. Tak, faktycznie zdarzyło się koło w moim życiu. To wspominam to wspaniale, oczywiście.
Tak, ja właściwie zaczęłam chyba uczęszczać na spotkania koła już na pierwszym roku, tak mi się wydaje, albo jakoś na drugim semestrze, jakoś tak, i potem rzeczywiście w miarę przez całe studia kontynuowałam. To było naprawdę coś wspaniałego dla mnie i może posłużę się takim przykładem, jest taki film o rodzinie Dirrellów. To była dosyć znana brytyjska rodzina i jednym z ich członków jest literat, jest Lawrence Dirrell, autor wspaniałego Kwartetu Aleksandryjskiego, i Lawrence Dirrell z pewnych względów serialu, który o nich opowiada, musi mieszkać z tą rodziną na Korfu, gdzie nie ma zbyt wiele literackich rozrywek, i ja się oczywiście absolutnie do niego nie porównuję, ale jest taka scena, jak z konieczności swego czasu jedzie do Londynu i wchodzi do takiego domu, gdzie naprawdę piją drinki, piją absynt, ktoś gra na pianinie, Henry Miller chyba gdzieś tam się chodzi w tle i tak dalej. I on tak staje, patrzy na to i mówi: nareszcie, tacy ludzie jak ja. No i w kole rzeczywiście to było dla mnie wspaniałe, bo nie ukrywam, że zainteresowanie łaciną było najpopularniejsze wśród moich zresztą bardzo wspaniałych koleżanek w liceum, a tutaj nagle wszyscy rozumieją, prawda, wszyscy się tym samym interesują, wszyscy to czują po prostu, i to jest wspaniałe, bo to takie poczucie przynależności jest bardzo potrzebne, myślę. A tak formalnie rzecz biorąc, to rzeczywiście bardzo dużo mnie koło nauczyło na wielu frontach. Myślę, że też pewne rzeczy robiłabym teraz trochę inaczej, zwłaszcza jako prezes. Pewnie nieco więcej bym delegowała rzeczy i jeszcze bardziej cieszyła się z pomocy, którą mam od innych osób. Ale przede wszystkim koło zachęcało do udziału w konferencjach. Czyli można było od razu przygotowywać się do tego, jak się pisze referat, jak się prezentuje, jak w ogóle wygląda ta cała wyprawa na konferencję. Nawet jeśli, prawda, mój referat na pierwszym roku pewnie nie powalał, umówmy się. A pamiętam do tej pory, że była ta konferencja w Łodzi. I wtedy to było takie wielkie przeżycie, ta pierwsza konferencja i to poczucie, że ktoś uważa, że nawet człowiek może pójść i coś zaprezentować, no bardzo dobrze robiło na psychikę, myślę. Potem cały proces organizacji, prawda, myśmy robili, to tutaj wiem, że pan właśnie, czy nie, że może nie pan, ale że koło aktualnie organizuje konferencje i bardzo się cieszyłam, słysząc to, też parę ich zorganizowałam i to jest rzecz, która po raz kolejny przydała mi się teraz, bo też musiałam zorganizować konferencję w ramach projektu, no i mniej więcej wiedziałam, mówiąc kolokwialnie, z czym to się je. Co jeszcze? Ogólnie myślę, że naprawdę udział w kole naukowym to była wspaniała rzecz i na pewno bym poleciła. Taką kolejną aktywnością poza studencką to był na przykład teatr swinga. To też bardzo ciekawe i chyba pewien ewenement na skalę w ogóle kraju, że działa taki teatr studencki, który się zajmuje wystawianiem sztuk antycznych, głównie komedii rzymskich. I zdaje się, że też brałaś udział w tych spektaklach, prawda? Tak, faktycznie. Faktycznie Sfinga. Sfing to jakoś był swego czasu wakat i dostałam rolę jeszcze będąc w liceum, co w ogóle wydaje mi się teraz niesamowite. Więc nie mogę wykluczyć, że właśnie to, że już w liceum poznałam jakichś studentów filologii klasycznej, potem też zadecydowało, że postanowiłam ją studiować. No, Sfinga to w ogóle wspaniała przygoda. Wspaniałe kontakty, wspaniali ludzie. Ze Sfingą zrobiliśmy kilka przedstawień. Ja zawsze miałam takie raczej mniejsze rulki, bo byli lepsi aktorzy zdecydowanie. Mieliśmy wspaniałe reżyserki, a potem też reżysera. Ja nie wiem, czy ja mam nazwiska w tym. Może lepiej nie, dobra, ale to naprawdę wspaniałe. Nie zresztą zaszkodzi, ale jeżeli nie chcesz, to nie musisz. Potem się boję, że o kimś zapomnę i dopiero będzie. Tak, zrobiliśmy kilka przedstawień. Najbardziej mi chyba dwa wydarzenia zapadły w pamięć. Pierwsze to był wyjazd z Fingą do Gießen. To była, można powiedzieć, moja taka pierwsza półnaukowa wyprawa za granicę. Więc też było mi troszkę łatwiej potem, bo już też coś takiego przeżyłam w takich kontrolowanych warunkach, prawda, z ludźmi, na których można było liczyć.
I drugie to na pewno nasze wystawianie codziennie przez cały festiwal w biskupinie jednego przedstawienia. I to z kolei było bardzo długo i rzeczywiście uczyło zupełnie innego sposobu niż do tej pory. Bardzo się cieszę, że byłam w Sfindze. W ogóle wydaje mi się, że każde takie przedstawienie Sfindy to było zawsze przypomniane taką dobrą energią. Przychodzili widzowie, zazwyczaj ich znaliśmy, oni znali nas, więc to była po prostu takie święto i naprawdę wspaniale to wspominam. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam w Sfindze brać udział. Bo tutaj trzeba pewnie dodać, że traktaty Sfingi bazują na przekładach, najświeższych przekładach dokonywanych przez pracowników Instytutu Filologii Klasycznej i pozwalają ożywić, wprowadzić ponownie na scenę, a czasami po raz pierwszy wprowadzić na scenę utwory antycznych autorów, zwłaszcza komedie, bo te nam szczególnie zawsze przypadały do gustu, ale i elementy tragiczne też się pojawiały w naszym dorobku, choć chyba zawsze łatwiej rozbawić publiczność niż ją wzruszyć i przejąć i te wystawienia sztuk tragicznych były dla nas pewnie trudniejsze. Ja tak mówię dla nas, bo pokolenie wcześniej ja też w Sfindze występowałam w rolach męskich. Ale powiedziałaś najpierw Łódź, później Gießen, a potem Rzym i Erasmus. I to, czy to doświadczenie włoskie, takie pierwsze, długie, poważne, pokazało ci w jakiś sposób, że nauka, praca naukowa poza Polską jest możliwa, czy też to było zupełnie coś takiego przerażającego, zachwycającego? Jak ten swój pobyt w Rzymie wspominasz? Jak do tego doszło? Na pewno bardzo smacznie wspominam. tak, to też nie, tutaj tobie zawdzięczam Rzym, bo przecież ty mnie namówiłaś na Erasmusa. Byłam pół roku na Uniwersytecie Roma Tre. Chodziłam tam na zajęcia, które tak mi się udało ułożyć, których akurat u nas, w sensie ja teraz mówię u nas na UAM-ie, akurat nie było. Na przykład były takie zajęcia z takiej ogólnie o filologii klasycznej, takie stricte, można powiedzieć metodyczne. Było to bardzo ciekawe dla mnie. Udało mi się właśnie tak powyszukiwać, żeby sobie nieco uzupełnić. Było też na przykład zajęcia z paleografii papirusów i tak dalej, to siłą rzeczy u nas jest tego mniej, a we Włoszech mają tego więcej. więc korzystałam na pewno tak naukowo. Skorzystałam też, myślę, troszkę językowo, bo no, wiadomo, we Włoszech trzeba komunikować się po włosku, a mój włoski no, nie jest powalający, a wtedy na pewno nie był powalający, ale niemniej udało mi się komunikować. I to była taka nauka trochę, że właściwie nie trzeba mówić perfekcyjnie w jakimś języku, żeby się w nim dogadać, więc nie trzeba tego traktować jako takiej absolutnej bariery przy swoich planach. Myślę, że też ten wyjazd do Rzymu był takim dobrym treningiem dla mnie pewnej samodzielności. Ja jestem z Poznania, więc wcześniej nie musiałam na przykład wyjechać na studia, a to była wspaniała okazja. I zresztą znajomości, które mam z tego wyjazdu wśród Włochów, to właściwie Włoszek, to dalej kontynuuję. Znaczy dalej, kontynuuję, nie mówię się dalej, kontynuuję, zwłaszcza udzielając wywiadu dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Właśnie, może pociągniemy teraz ten temat językowy przez chwilę, być może zaraz powrócimy z powrotem. I właśnie chyba to był kolejny pleonazm, bardzo przepraszam. Ale właśnie wiem troszkę o tym, że w miejscu, w którym obecnie pracujesz, czyli właśnie w Instytucie w Innsbrucku, też tak naprawdę mamy do czynienia z ogromną masą, no może bez przesady, ale co najmniej z kilkoma językami, którymi się włada na co dzień. Z tego co wiem, oczywiście językiem wiodącym jest angielski, ale wiem, że były też tam u was różne ciekawe inicjatywy, czasami bardzo zabawne, językowe, które miały na celu właśnie ćwiczenie języki. Może coś na ten temat powiesz? Tak, tak. Mój instytut tu w Innsbrucku, czyli Instytut Ludwika Boltzmana, Ludwik Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, to miejsce naprawdę złożone z ludzi z wielu krajów. Co swoją drogą ułatwia też, myślę, relacje, bo
każdy jest trochę obcy, prawda? Więc praktycznie wszyscy jesteśmy tacy sami w tym. Dlatego właśnie językiem jest angielski. Zakłada się, że to jest, prawda, no, główny obecnie język taki światowy, więc każdy, kto przyjdzie, raczej będzie w nim umiał mówić. No ale ta struktura międzynarodowa wynika też, nie wiem, czy ona wynika z tego, ale na pewno pomaga nam bardzo w badaniu literatury okresu wczesnej nowożytności, ponieważ ta literatura, owszem, tworzona była po łacinie, ale obecnie ogromna ilość literatury przedmiotowej na ten temat jest już w językach narodowych. Czyli jeśli chce się chociaż nieco ogarnąć jej ogół, no to dobrze jest mieć w swoim zespole ludzi, którzy te języki narodowe znają, prawda? No, chociażby po polsku najwięcej będzie pewnie o serbskim, prawda, a nie w jakimś innym języku, nawet mimo, że był on powszechnie rozpoznawanym i szanowanym autorem łacińskim. Tak, więc mamy w naszym zespole różne, ojej, nie chcę tak jakoś strasznie długo o tym opowiadać, ale mamy osoby z różnych krajów, więc różne języki się pojawiają. No i zasadniczo ja zauważyłam, że jest tak, że raczej staram się tak mówić, żeby każdy zrozumiał. Co wiem, że nie zawsze jest regułą za granicą, więc bardzo to sobie cenię, że obojętnie kto rozmawia w jakim języku, to zawsze staramy się, żeby wszyscy obecni w pokoju rozumieli. Czyli jeśli wszyscy rozumieją po niemiecku, to możemy mówić po niemiecku, ale jeśli pojawi się chociaż jedna osoba, która nie, no to musimy mówić po angielsku, prawda? Jest bardzo, bardzo miłe i też sprawia, że nikt nie czuje się wykluczony. A z tych pomysłów to tak, mieliśmy swego czasu pomysł, żeby każdy dzień tygodnia był dniem innego języka, żeby ćwiczyć po prostu swój umysł. Tak, no i tam poniedziałek był po niemiecku, środa była po angielsku, bo w środę mamy spotkania, więc właśnie miało być tak, że wszystko dobrze. A był francuski i włoski na przykład we wtorek chyba. Ja próbowałam przeforsować polski, natomiast wszyscy się zgodzili, ale tylko na niedzielę. W niedzielę nie przychodzi do pracy, więc no, niezbyt to wyszło. Chociaż mogę jeszcze za chwilę coś o tym powiedzieć. W piątek był dzień łaciński, mieliśmy rozmawiać po łacinie. Wtedy nikt nie chciał chodzić na lunch, żeby przypadkiem nie musieć powiedzieć podaj mi sól, proszę. No ten projekt może tak działał pół na pół, ale był bardzo fajnym takim, był fajną rozrywką, był fajnym dowodem na to, jak można się tak przy okazji coś porozwijać. Drugi projekt, który miał wykorzystywać tę międzynarodowość Instytutu, już nie ograniczał się tylko do nas tutaj, ale też do wszystkich fellow, bo to może chętnie rozpropaguję. Tutaj Instytut ma taki program fellowship. Osoby zainteresowane mogą po prostu zaaplikować i przyjechać tutaj, pracować w naszym instytucie przez ile chcą, właściwie od tygodnia, chyba do 6 miesięcy. Otrzymują pensję i biurko, prawda, miejsce, dostęp do biblioteki, wszystko co potrzeba. Jest to dobra opcja, żeby na przykład dokończyć jakiś artykuł. A przyjmowani są właściwie naukowcy na wszelkich etapach, już nawet magistranci i magistrantki. No i przez ten fellowship w ogóle przewinęli się ludzie z wielu krajów, łącznie z Japonią, Gruzją, Peru. I swego czasu chcieliśmy przetłumaczyć cykl łacińskich wierszy na każdy z tych języków, żeby właśnie pokazać, jak wiele osób udało się zgromadzić przez ten czas. No to niestety pandemia troszkę przerwała ten projekt, ale może kiedyś wróci. Ale w sumie jeszcze a propos tego polskiego w niedzielę, to jednak mam tutaj chyba mały wpływ, bo moja koleżanka z Innsbrucku akurat postanowiła nauczyć się polskiego. I całkiem naprawdę, no właściwie nie całkiem, ale imponująco dobrze jej idzie i pisze, dopiszemy sobie czasem po polsku i jakoś tak się to udało rozpropagować. Zresztą w ogóle moja rola tutaj była taka, żeby pomagać właśnie w tych polskojęzycznych materiałach. Raptem nawet dzisiaj dostałam prośbę, żeby coś tam przetłumaczyć, żeby pomóc. No. Rzeczywiście języki to duża historia tutaj. Mamy tutaj, widzę, odzew na czacie. Profesor Piotr Bering napisał, że wracając do paleografii, zajęcia z panem profesorem okazały się dla ciebie niewystarczające i dodatkowo wybrałaś sobie zajęcia u historyków, które prowadził profesor z P.
pan z Polskiej Akademii Nauk, tak? Ja nie mogę, że tak jest miło, że profesor Berik to pamięta, a ja już nie. Jest mi ogromnie miło. Ja się w ogóle cieszę, że pan profesor się odezwał, bo miałam poczucie, że nieco szybko przyszliśmy do nowego tematu, a właśnie w kwestii paleografii też ogromnie panu profesorowi wiele zawdzięczam i w ogóle całej archiwistyki. I był pan profesor w moich myślach w czasie kwerendy w St. Gallen na przykład i nie tylko, więc bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Faktycznie, tutaj akurat korzystałam z miejsc HIS-u chyba to, i udało mi się zapisać do historyków, do profesora Jurka. I to było w PTPN-ie organizowane i z, byli tam na przykład pracownicy Biblioteki Kurnickiej. Ogólnie czułam się bardzo malutka przy nich i wszystko, co tam robiliśmy, było oczywiście, no, było trudne, ale też bardzo inspirujące i cieszę się, że miałam tą możliwość. Czyli to przejście z archiwów poznańskich do St. Gallen czy do Rzymu nie stanowiło problemu po prostu po takim kursie paleografii już, tak? No, naprawdę, miło to słyszeć. Właśnie absolutnie. Nieco to naprawdę jakby, no, może jeszcze jakiś czas temu było takie poczucie jakiejś takiej, nie wiem, niższości czy coś, ale ja ani razu przez nigdy nie odczułam, żeby jakoś poziom, którego mogłam korzystać w Poznaniu, w najmniejszym stopniu odstawał od czegokolwiek, co potem, o czym rozmawialiśmy ze znajomymi tutaj. Nie, nigdy, absolutnie. Jestem strasznie, strasznie wdzięczna i w ogóle czuję się taka, jakby, no, szczęście się do mnie uśmiechnęło przez to, że tak miałam takie możliwości w ogóle spotkać takich wykładowców, takie zajęcia. Bardzo się cieszę. Ja myślę, że szczęście nad Tobą czuwa i cieszę się, że tutaj profesor Bering jest z nami, ponieważ pan profesor jest poniekąd odpowiedzialny za Twój pobyt w Innsbrucku, bo ja tutaj może odsłaniam kulisy, jest których nie powinnam, ale to właśnie pan profesor przesłał kiedyś do mnie informację, że jest taka oferta, możliwość zgłaszania się do udziału w tym właśnie projekcie Japonia na jezuickiej scenie. To był jeszcze czas, kiedy praca magisterska twoja, Marysiu, nie była taka bardzo zaawansowana i pomyślałam, że prześlę ci, żebyś zobaczyła, jakie rzeczy tracisz przez to, że nie nadążasz z terminami. I powstał się właściwie cud. Opowiesz, jak to z Innsbruckiem było? Nie była dokończona, to jest bardzo duży eufemizm. No faktycznie. Tutaj w tych ostatnich moich dniach jako studentka dostałam ogromnie dużo wsparcia, bo zdecydowałam się wysłać to zgłoszenie do Innsbrucku, zresztą dzień po terminie. Trzeba do końca i właściwie nawet rzutem na taśmę albo i za taśmę jeszcze próbować. Tak, no i to było jakoś tak chyba pod koniec kwietnia i w maju dostałam informację, że dostałam tę pracę. Co w ogóle było dosyć trudne, bo byłam wtedy na weekendzie właśnie majowym nad morzem i nie mieliśmy tam internetu. I żeby odebrać internet, trzeba było wyjść na balkon, przymocować taśmą klejącą telefon do szczotki, do kija od szczotki i wystawić. I tak odbierałam maile o informacji, z informacją, że dostałam pracę. No ale warunkiem było to, żeby obronić się do momentu, gdy projekt miał się rozpocząć. No i ruszyła machina i jakoś zrobiłyśmy. Ale naprawdę, gdyby dostała nieco mniej życzliwości wtedy z Instytutu, to być może cała ta moja innsbrucka przygoda nigdy by się nie rozpoczęła. Ale tak przy okazji jednak nie chciałabym takiego przykładu może podawać. Jednak jak mogę coś powiedzieć tutaj do studentów, to jednak starajcie się robić na czas, a nuż jednak zabraknie tego jednego dnia i może takie coś przejść koło nosa. No właśnie, pojawił się temat stypendiów i różnych wyjazdów i różnych możliwości, które są oferowane. Tutaj ta anegdota może będzie dobrym wstępem do tego, żeby powiedzieć, że nie jesteś jakby beneficjentką tylko jednego programu stypendialnego, ale tak naprawdę jest już na twoim koncie sporo różnych wyjazdów i różnych pobytów i stypendiów, i grantów. I może tutaj miałabyś pewne wskazówki dla studentów czy dla przyszłych studentów, co robić, jak aplikować, żeby odnosić takie sukcesy właśnie stypendialne, jakie ty odnosisz.
takie sukcesy, to nie przesadzajmy, są tacy, mają lepsze. Ale robię, co mogę. Ja myślę, rzeczywiście spotykam się z taką opinią, że tam czasem, oj, tu dostałaś, tam dostałaś, jak to robisz i w ogóle. I ja bym chciała po prostu zwrócić uwagę na prosty fakt, że ja bardzo dużo aplikuję. Więc w pewnym sensie statystycznie czasem musi się udać. Wydaje mi się, że właśnie ten sekret jest w tym, że jakoś niezbyt przyjmuje się porażką. Nie wiem czemu. Często słyszę, że ktoś się po odrzuconej aplikacji no bardzo rozpacza, prawda? Ja to rozumiem, to jest bardzo przykre, szczególnie jeśli się dużo czasu spędzi nad daną aplikacją, bo to jest nad danym wnioskiem, ma taki anglicyzm, bo to jednak dużo, no dużo energii, dużo serca się w to wkłada, jednak się o tym marzy. No ale jakoś tak po prostu, jak się uda, no to super, a jak się nie udało, no to trudno. I zachęcam po prostu do tego, żeby ze względu na lęk przed porażką przypadkiem nie przestać aplikować. O, może tak. Bo po prostu jak jest tego więcej, to i większe są nasze szanse. Jeśli traktujemy porażkę, że coś nie wyszło, no to potem jeśli chcemy kolejny raz, to chyba wtedy możemy przypadkiem coś, może nam coś uciec. A więc to jest moja pierwsza porada. Nie przejmować się porażką i wysyłać dużo wniosków. Naprawdę. To nie jest tak, że jeśli wniosek jest odrzucony, to koniecznie jest nasza wina. Czasem są jakieś dodatkowe powody, zmieniają się rzeczy. To naprawdę nie zawsze znaczy, że napisaliśmy zły wniosek. A nawet jeśli napisaliśmy zły wniosek, to na przykład można poprosić o jakiś feedback, żeby go ulepszyć, prawda? Można go następnym razem wysłać do większej ilości osób, żeby zobaczyły. Więc to na pewno jest jakaś nauka. No właśnie tutaj wysłać do większej ilości osób, to jest taki drugi sekret, że ja po prostu mam ogromne wsparcie. Między innymi w zespole tutaj na miejscu. Bo jeśli, nie wiem, na przykład ostatnio aplikowałam o taki kanadyjski grant, no to mogłam zapytać kolegę, który ma doświadczenie z, powiedzmy, Akademii w Ameryce Północnej i on mi mógł powiedzieć, dlaczego ten wniosek wygląda tak nietypowo, prawda? Swego czasu aplikowałam do Japonii, to tam zupełnie, gdyby nie pomoc japońskiej koleżanki, nie byłabym w stanie nic zrobić. Ten wniosek wyglądał zupełnie inaczej, obejmował nawet rentgen płuc. Jeszcze musiałam go wysłać zwykłą pocztą. Było to szalone, więc ja mam naprawdę ogromne wsparcie tutaj. Mogę zawsze pójść, zapytać, albo jak nie rozumiem jakiegoś pytania we wniosku, no to mogę zapytać parę osób i być może wspólnie zrozumiemy, jak o co tam chodzi. Jak ktoś myśli o jakimś wniosku i chciałby, żebym, nie wiem, rzuciła okiem, to proszę mi wysłać, nie ma problemu, ja też przejrzę. Ale myślę, że wiele osób na pewno pomoże i znając życzliwość Instytutu da się załatwić taką pomoc. Tak, no więc to właściwie tyle. Mówisz, Marysiu, dużo o tym wsparciu od kolegów z Instytutu. Czy powiedz mi, czy przychodząc tam jako no, taki młody scholar, tak? Jako młody naukowiec, młody badacz, czy czułaś kiedykolwiek jakiś dyskomfort z tego wynikający, czy też relacje są po prostu partnerskie? I jak się czujesz pod skrzydłami też swojego opiekuna? Bo tutaj pewnie trzeba by wspomnieć o profesorze Schopenhauerze. Rzeczywiście, tutaj w Instytucie mamy bardzo tak zwaną flat hierarchy. Nie ma, nie odczuwa się bardzo tych różnic. Zresztą wszyscy są też ze sobą na ty. Na początku było mi z tym bardzo trudno, ale teraz z kolei czasem zdarzy mi się w Polsce, jak przyjadę powiedzieć do ekspedientki na ty i wychodzi dziwnie. Można się do tego przyzwyczaić. Jest polityka otwartych drzwi. Zasadniczo każdy do swojego biura, przynajmniej zazwyczaj, ale raczej się tego trzymamy. Trzyma otwarte drzwi, a zawsze można przyjść, poprosić o pomoc. I to naprawdę było wspaniałe, że z jednej strony była możliwość, żeby pójść i zapytać, ale też czuło się, że się nie zostanie źle potraktowanym za zadawanie pytań i za zachodzenie po tę pomoc. I rzeczywiście jest tutaj bardzo równościowe podejście i teraz się troszkę przyzwyczajam, chociaż dalej czasem mam kłopot, gdy na jakiejś konferencji
jestem wliczana na przykład w jakieś tam grono researcherów czy coś, ale że taki język tutaj jest. Nie ma, nie rozróżniamy, że ten jest tutaj po doktoracie, a tutaj dopiero, nie wiem, magistrantka. Ona też pracuje w instytucie, prawda? To jest naprawdę wspaniałe. Miałam też takie możliwości, mogłam na przykład zamówić książki, zupełnie tak jak profesor. Było to rzeczywiście no, niezwykłe dosyć dla mnie. Tak. Ale można się przyzwyczaić. Ale mówię, to można się przyzwyczaić i zwyczaj do złych rzeczy. To po prostu było to dla mnie dosyć nietypowe na początku, a teraz już nie. I nawet mam wrażenie, że przestałam trochę doceniać, jakie to jest wspaniałe. A jak chodzi o pomoc od mojego opiekuna, to tak, dyrektor instytutu i mój promotor jest osobą niesamowicie życzliwą młodym naukowcom i można iść na każdy rodzaj pomocy i zresztą grant, na który jadę teraz, zawdzięczam temu, że udało mu się przedłużyć moje poprzednie finansowanie o raptem 3 miesiące, ale ono pozwoliło mi kontynuować pracę i ostatecznie gdzieś tam dalej pojechać. To właściwie mogłabym mówić godzinami, jaki to jest wspaniały człowiek i ile mu zawdzięczam i ile całemu instytutowi zawdzięczam. Na pewno się czuje człowiek bardzo doceniony tutaj i to jest miłe. Panie Wojtku, zanim oddam panu głos, bo widzę, że pan już chce zadawać pytanie, tutaj, że tak powiem, pytanie z sali, a w zasadzie z eteru niejako. Pani profesor Wesołowska zadaje pytanie takie. Jacy autorzy starożytni są w Innsbrucku najpopularniejsi i najbardziej lubiani? Oj, to widzę, że naprawdę mamy znakomite grono wśród słuchaczy, że profesor Wesołowska, ojej. I mój instytut jako taki jest poświęcony literaturze nowożytnej, więc popularni są tam ci autorzy antyczni, do których odwołują się najczęściej autorzy, których badamy z tego, nie wiem, XVI-XVII wieku. W moim przypadku na pewno będzie to Seneka, z racji, że zajmuje, co pewnie panią profesor ucieszy, z racji, że zajmuje się teatrem jezuickim teraz, a to był ważny model. Natomiast czy są jacyś, dobre pytanie, czy są jacyś autorzy starożytni, których tutaj, wczoraj mieliśmy wykład o Homerze, ale nie wydaje mi się, żeby była jakaś taka konkretna specjalizacja. Do samego źródła. Ale nie wydaje mi się, żeby była jakaś takie konkretnie najbardziej popularni autorzy. Nie, ale ogólnie mamy też jeszcze bardzo silny instytut z greką i z literaturą średniowieczną. Pomyślę nad tym pytaniem, ale naprawdę nie zauważyłam, żeby ktoś się tak wysforował z autorów. Ale pojawiła się za to greka. O to też chciałem zapytać, może tak niespodziewanie. Jesteś neolatynistką i cały czas łacina się przewidziała. Chciałem zapytać o grekę w twoim życiu, bo oczywiście studia klasyczne to także jest nauka greki i lektury greckie. Czy stawiasz zawsze, czy stawiałaś, stawiasz zawsze łacinę ponad greką, czy wręcz przeciwnie? Bo wiemy, że są różne animozje pomiędzy helenistami a latynistami. Jakie jest twoje podejście? Ach, zdradził pan sekrety. Zdradziłeś sekrety. Ja rzeczywiście, moje serduszko od zawsze należało do łaciny. Naprawdę, ja się uczyłam łaciny tak już normalnie, tam od 12 roku życia. Więc faktycznie grekę poznałam dopiero na studiach, więc chociażby ten staż zadecydował. No oczywiście nauczanie greki i łaciny to są dwie niezbędne umiejętności dla filologa klasycznego, absolutnie. Ja bardzo się cieszę, że miałam grekę, ale no nie mogę powiedzieć, żebym była w tym bardzo dobra. Teraz na pewno jakbym coś miała poważniejszego, to wysłałabym do kogoś, kto zna lepiej. A dlaczego już od 12 roku życia uczyłaś się łaciny? Bo to raczej rzadko spotkana sytuacja, że naukę łaciny się zaczyna już w wieku 12 lat. No tak, ja tutaj po raz kolejny miałam szczęście i wielki przywilej, bo w mojej szkole podstawowej historii uczył profesor Tomasz Jasiński. I zrobił nam dla chętnych zajęcia z łaciny. I byłam bardzo chętna. I rzeczywiście uczyłam się
łaciny bardzo mi się spodobało i jak pan profesor nie mógł już dłużej pracować w szkole, to już potem nie chciałam tego przerywać i to znalazł kolejny, miałam ogromne, ogromne szczęście i moim następnym nauczycielem został Rafał Wójcik z Biblioteki Uniwersyteckiej. I to już była prawdziwa przygoda i już zupełnie wtedy wsiąkłam i w łacinę, i w późniejsze teksty, starodruki. Ja się teraz tym starodrukami nie zajmuję, ale to było naprawdę wspaniałe doświadczenie mieć paręnaście lat i móc usiąść w pokoju pełnym inkunabłów. Do tej pory pamiętam zapach. To tyle. To może teraz na chwilkę jeszcze znowu zabierzesz nas w daleki świat, bo pamiętam ten moment, kiedy właśnie przedstawiałaś, jakie są warunki twojego zatrudnienia w Innsbrucku i takim najbardziej trudnym punktem było to, że będziesz musiała pojechać do Japonii. Pamiętam to po prostu jak dziś, jak to zostało wymienione poza własnym gabinetem i komputerem, ale właśnie ten wyjazd do Japonii, no bo cały projekt oczywiście dotyczy sztuk, jezuickich sztuk o Japonii. Możesz nam powiedzieć coś więcej o tym projekcie i czym zajmujesz się w nim? Jak najbardziej to był projekt finansowany przez austriackie WF, czyli taki austriacki NCN, można powiedzieć. Był jeden z tych projektów łączonych, tylko że zazwyczaj one dotyczą sąsiadów, mogą być niemiecko-polskie, prawda? A tutaj akurat był częściowo dzięki wspomnianemu przeze mnie temu programowi Fellowship możliwy program na jednak taką międzykontynentalną skalę. Projekt był poświęcony temu, że właściwie teraz muszę się chwilę zastanowić, jakby to najlepiej powiedzieć. Zasadniczo zauważyliśmy, znane było zjawisko sztuk jezuickich, które dzieją się w różnych, mówiąc tak, może anachronicznych, egzotycznych miejscach. Chodziło o to, żeby ten egzotyczny temat przyciągnął, zainteresował słuchaczy, widzów, a następnie wzmocnił to przesłanie takiej pobożności, które jezuici chcieli przekazać, a także tak pośrednio pokazał, jak wielki jest zakon jezuitów, jak potężny, że ma misjonarzy w każdym zakątku globu, powiedzmy. Najwyraźniej bardzo popularnym tematem była właśnie Japonia. I w naszym projekcie chodziło o to, żeby zastanowić się nad całym tym fenomenem japońsko-tematycznych sztuk jezuickich, i w sumie nie tylko, ale jednak głównie, a następnie być może pokusić się o takie, bardzo wstępnie, ale pokusić się o takie wyobrażenie, odkrycie, jakie wyobrażenie o Japonii mógł mieć barokowy widz. Co on mógł o tej Japonii wiedzieć ze sztuk. No i mieliśmy też dwa takie case studies, dwie japońskie sztuki, jedną z Monachium, a jedna to właśnie ta, którą ja się zajmuję, która była wystawiona w Szwajcarii w Świętym Franciszku Xaverym. To tak w największym skrócie, bo nie chcę tutaj robić z tego referatu naukowego, z tego spotkania, czyli ja mogę, ale nie chcę zanudzić. I faktycznie była... Przygotowujesz edycję, tak? Tłumaczenie, edycję tej właśnie sztuki. Tak, tak, tak. To był temat mojej pracy w projekcie, który następnie został moim tematem pracy doktoranckiej. To jest konkretnie rzecz biorąc edycja krytyczna sztuki wystawionej w 1677 w Lucernie na otwarcie kościoła jezuitów tam. Sztuka opowiada o losach świętego Franciszka Xawerego w Indiach i w Japonii. Co ciekawe, zazwyczaj te sztuki dziejące się gdzieś daleko, ogólnie nazywamy to Welttheater, one były dosyć takie pretekstowe. Tam to tło nie było bardzo różne od tego, gdyby działy się w Europie. A ta moja sztuka, ile mogę tak mówić, moja, akurat jest bardzo bogata, obfituje o wiele szczegółów dotyczących japońskiego dworu na przykład, które są, no i to właśnie są pytania, które staram się zadać, na przykład z jakich źródeł korzystał mój autor, jakie przetworzył i
znowu robię referat. Ale ten temat mnie bardzo fascynuje, poświęciłam mu już trochę czasu. Jest to bardzo, bardzo miła praca. Tak, i rozmawiamy o teatrze jezuickim i o jezuitach, i to słowo już zostało pewnie odmienione przez kilka przypadków w naszej rozmowie. A ja miałbym pytanie, dlaczego w ogóle jezuici? Może to nie jest pytanie odpowiednie w takim gronie, w gronie wybitnych badaczek właśnie jezuitów, ale może tak troszkę prowokująco zadam pytanie, dlaczego nie inny jakiś zakon czy inne zgromadzenie katolickie? Pewnie tam też powstawały jakieś dzieła literackie po łacinie, a jednak jezuici. I wiem, że to też także w naszym Instytucie Filologii Klasycznej to nie są, jest sporo naukowców, którzy się zajmują właśnie jezuitami. Dlaczego właśnie oni? To jest naprawdę trudne pytanie. Ja jestem trochę nieprzygotowana. U mnie na pewno zaczęło się od Michała Bojma i dzięki Monice mogłam się zapoznać z jego dziedzictwem. Była to tak fascynująca postać, i gdy tylko poznałam jego historię, ja bardzo, bardzo chciałam, żeby więcej osób o niej usłyszało. I chciałam, żeby rzeczy, których dokonał, były bardziej znane, może właśnie poprzez przetłumaczenie, poprzez chociażby transkrypcję manuskryptu i tak dalej. To był właśnie taki dobry moment, żeby wykorzystać zdolności, właściwie umiejętności zdobyte na specjalizacji do pracy i do zrobienia czegoś, w co muszę powiedzieć, że ja naprawdę wierzyłam i wierzę. Może nie wszyscy nasi oglądający znają tę postać. Może tak w jakimś skrócie powiedziałabyś, kim w ogóle był Michał Bojm. A to tu chyba jednak muszę oddać głos Monice, bo jest zdecydowanie lepiej zaznajomiona z Michałem Bojmem. Ja naprawdę króciutko tylko opowiem, że to jest polski jezuita. Nie unikniemy tego słowa. Ale przede wszystkim naukowiec, badacz, podróżnik, który w wieku XVII po długiej, długiej batalii o to, by mógł w ogóle zostać wysłany do Chin, wyprowadzić tam działalność ewangelizacyjną, wyruszył na wschód, przepłynął tę katorżniczą drogę wokół Afryki, przez Goa w Indiach, trafił ostatecznie do Makału, tam nauczył się języka chińskiego. A potem losy tak nim pokierowały, że właściwie z tej działalności ewangelizacyjnej niewiele wyszło, bo wplątał się w trudną sytuację polityczną, która panowała w Chinach w tym właśnie momencie, czyli w około 1650 roku, kiedy dwie dynastie, rodzima dynastia Ming i przybyła z północy dynastia mandżurska Cingowie, walczyły o prymat w cesarstwie. Szale wagi właściwie stały na równi, można powiedzieć, w tym momencie. Południe należało do Mingów, północ była Cingowska i Bojm został wysłany przez dwór ostatniego cesarza Mingowskiego do Europy z taką misją na poły dyplomatyczną, na poły religijną. Dokumenty, które wiózł, mają te oficjalne, mają charakter stricte religijny. To było właściwie takie confessio cesarzowej matki Heleny oraz dam dworu, również ochrzczonego już, aczkolwiek jeszcze cały czas niemowlęcego, przyszłego cesarza Konstantyna. Tutaj myślę, że zbieżność tych imion Helena i Konstantyn jest taka dla nas filologów wiele mówiąca. Z tymi listami do Europy przybył. Długo czekał na to, by w ogóle uzyskać audiencję u papieża, tym bardziej, że w międzyczasie doszło do zmiany na tronie Piotrowym, więc tutaj konklawę po drodze, a także różne inne nieprzyjemności, o których Maria doskonale pamięta, bo tutaj list tego anonimowego sługi kościoła był tematem twojej pracy licencjackiej. Sprawiło to wszystko, że ta misja no właściwie była misją taką nie do końca udaną. Co prawda powiózł na wschód odpowiedzi dla cesarzowej, dla kanclerza, ale nigdy się już z nimi nie spotkał. Część osób zmarła w międzyczasie, a jemu nie udało się dotrzeć na dwór cesarski. A dynastia Ming ostatecznie upadła w wyniku różnych barwnych bardzo, bardzo zdarzeń, więc tutaj sama ta historia jest niebywale ciekawa i w tej chwili z tego co wiem bardzo też budzi duże zainteresowanie, bo dokumentacja z czasu
ostatnich Mingów, tych Mingów południowych, właściwie została całkowicie zniszczona przez Mandżurów. Także te nieliczne źródła jezuickie są bardzo cenne dla współczesnych historyków chińskich i stąd zainteresowanie jezuickimi pismami po łacinie w Chinach. Ale to ja tutaj nie chcę kraść absolutnie sceny Marysi. No, przyznam, że ogromnie się cieszyłam, że udało mi się znaleźć osobę, która tak jak ja z pasją podeszła do tego tematu i wyprowadziła go na szersze zdecydowanie wody. Mario, ja do tej Japonii jeszcze jednak będę wracać. Nie tylko tutaj Franciszek Ksawery w końcu tam był, ale i ty pojechałeś. Czy możesz powiedzieć o tym doświadczeniu? Bo już mówiłeś, że inaczej się aplikuje o stypendia do Japonii. A jak sam pobyt tam? Jakie to wywołało w tobie uczucie? Jak twój udział na konferencji tam występowałeś również? Czy tutaj jakieś inne to były światy naukowe? Tak, bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość. Pojechaliśmy ogólnie na południe Kyushu, żeby zwiedzać zabytki związane jednak z tym chrześcijańskim stuleciem Japonii. To określenie jest trochę na wyrost, ale niech będzie. Mieliśmy to szczęście, że mogliśmy je zwiedzać z naszymi japońskimi współpracownikami, prawda, którzy od razu mogli zapewnić komentarz i pomóc nam zrozumieć niektóre rzeczy. Ja mam poczucie, że to było naprawdę tylko liźnięcie. Na pewno bardzo chciałabym kiedyś jeszcze wrócić i zobaczyć więcej. Z naukowego punktu widzenia było to naprawdę niezwykłe doświadczenie, bo chociażby, nie wiem, taki drobiazg może, gdy opowiadam o mojej sztuce na konferencji w Europie, no to na przykład muszę szerzej tłumaczyć ten kontekst japoński i przykładowo w kim był Oto Mosorin, taki daimo, taki pan feudalny. I w Japonii z kolei musiałam znacznie więcej mówić, kim byli jezuici, bo każdy wiedział, kim był Oto Mosorin. W momencie, gdy tylko powiedziałam to zdanie, no to tak jakbym naprawdę... jak się tylko pojawił Oto Mosorin, to wszyscy zaczęli kiwać głowami, prawda? Ja myślę, że to jest bardzo wartościowe do takiego, to jest takie wyzwanie dla sposobu, w jaki myślimy i jakie rzeczy są oczywiste dla nas, a jakie mogą być dla kogoś z inną edukacją, prawda? Nieco, z innej kultury już nie. I wtedy mam wrażenie, że to ja właśnie bardzo korzystam na tym, że mogę zobaczyć, że można myśleć o pewnych rzeczach trochę inaczej, inne rzeczy wiedzieć, więc inne trzeba wytłumaczyć i uczy to pewnej takiej gimnastyki, bardzo, bardzo to lubię. W ogóle to jest też fajne w tym naszym zespole tu w Innsbrucku. Bardzo często po jakichś rozmowach przy kawie ja wracałam z taką myślą, że też można w ten sposób pomyśleć, że można tak do czegoś podejść, prawda? Przypomina mi się na przykład taka rozmowa z kolegą z biura Brytyjczykiem, którego swego czasu poszłam, żeby sprawdził właśnie jedną z moich rozlicznych wniosków. I mówię, że przepraszam, że tak no, wykorzystujemy tutaj fakt, że jesteś po prostu no, native speakerem i nam to masz swoją zwykłą pracę, a jeszcze nam to wszystko sprawdzasz. I proofreading w ogóle to dużo kosztuje, a ty robisz nam za darmo. I wtedy William tak na mnie spojrzał i powiedział tak, wiesz, ja zupełnie inaczej do tego podchodzę. Ale jak można inaczej do tego podchodzić? No, czysty wyzysk. On powiedział, no ja na to patrzę tak, że wy wszyscy codziennie mówicie po angielsku i ja nie muszę się o to martwić. Wy codziennie robicie wysiłek. I macie taki wysiłek. I tłumacząc wam co jakiś czas te rzeczy, czy sprawdzając, mogę wam za to podziękować. Tak. Co tu się wydarzyło, prawda? Co tu się wydarzyło? No ale wracając do tej Japonii, jeszcze może troszkę innej strony. W ogóle wydaje mi się, że jest taka potrzeba w badaniach nowołacińskich, żeby myśleć tak bardziej transgranicznie niż do tej pory. A w sumie im szerzej możemy, tym nawet lepiej. I jest oczywiste, że w tekście, który ja czytam, ja zobaczę inne rzeczy niż koledzy z Japonii. Ja bardzo wiele już zyskałam dzięki ich komentarzom na temat mojego tekstu, bo ja nie byłam w stanie wychwycić pewnych rzeczy. To także jest być może po prostu to, że oni są bardziej zaawansowani, ale jednak jest ten aspekt
kulturowy, jak najbardziej. I w ogóle, gdy teraz tyle się mówi, prawda, o takim jednak dosyć kolonialnym dziedzictwie badań także nad jezuitami w innych krajach, to tego typu współpraca, myślę, jest taki z takim przeciwstawieniem się temu. Ja się bardzo pilnuję, żeby na przykład, nie wiem, nie używać takich wyrażeń jak tam nawet na Dalekim Wschodzie, żeby raczej mówić w Azji. Brzmi to mniej egzotycznie może, ale chyba tak prawdziwiej. Rozmawiamy teraz o międzynarodowych sprawach i o japońskich wojażach. To może jeszcze wspomnijmy, że to nie koniec jakby właśnie twoich naukowych wojaży, bo w tym momencie przygotowujesz się do wyjazdu do Rzymu. Mogłabyś powiedzieć, po co tam jedziesz, w jakim miejscu będziesz pracować, co będziesz robić? Jadę dla kawy, wiadomo. Nigdzie nie ma tak dobrej, a ja bardzo lubię. Na poważnie, jadę do konkretnie na kwerendę w archiwum jezuickim i będę tam po prostu kontynuować pracę nad moim doktoratem. Tak jak już tutaj gdzieś się przewinęło, moja praca to jest tekst krytyczny, prawda, wiadomo, wstęp, tłumaczenie na angielski i no i komentarz. No i właśnie ten komentarz wymaga dostępu do źródeł, a także do literatury przedmiotowej. No i myślę, że gdzie będzie lepiej go przygotowywać niż właśnie w Arsji. Tyle. Ciągle mówię tyle albo tak, bo jednak nie jestem, że tak powiem, przyzwyczajona do dawania wywiadów. Zachęcamy oczywiście wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów do zadawania pytań. Tutaj pan profesor Bering skomentował znacznie wcześniej a propos twojej nauki paleografii u profesora Jasińskiego, że jest on teraz dyrektorem Biblioteki Kurnickiej, więc właściwie to, że ze starodrukami musiałaś mieć do czynienia, to było wpisane niejako w te zajęcia i to Sankt Gallen i Arsi, to jest wypadkowa tych właśnie nauczycieli, którzy pod swoje skrzydła cię wzięli, ale ja chciałam zapytać jeszcze o jeden punkt. W twojej obecnej działalności robisz doktorat na Uniwersytecie w Innsbrucku. Studia doktoranckie to jest temat sam w sobie potężny. Czy miałabyś tutaj jakąś wskazówkę dla osób, które się wahają, czy chcą podejmować studia doktoranckie, czy to jest ich ścieżka kariery? Co powinny wziąć pod uwagę, podejmując taką decyzję? Jak twoje doświadczenie podpowiada? Ja rzeczywiście mogę mówić tylko z mojego doświadczenia, czy jednak z rozmów, które swoją drogą przygotowując się do tej rozmowy tutaj przeprowadziłam z innymi znajomymi, którzy zajmują się badaniami nowołacińskimi. Cóż, mogę powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolona z takiego wyboru. I dostrzegam wiele wspaniałych rzeczy, które łączą się z taką pracą. Jak chociażby jednak ta przyjemność odkrywania czegoś nowego, uczenia się czegoś każdego dnia. Jest to, nawet jeśli to są małe rzeczy, to daje to ogromnie dużo satysfakcji i radości. Dla mnie to jest nawet trochę tak, że nie za bardzo bym się już chyba do czegoś innego nadawała, obawiam się. Szczególnie to takie poczucie odkrywania czegoś nowego jest jednak właśnie w badaniach tych późniejszych tekstów. No bo warto swoją drogą tutaj może wspomnieć, że 95% zachowanej literatury łacińskiej to właśnie literatura od renesansu do teraz. A antyk to raptem 1%, około 4 średniowiecze. Chciałabym jednak, mimo całej radości, która daje mi moja praca, także takiej pozanaukowej, czyli wspaniali ludzie, których mogłam poznać dzięki tej pracy, właśnie ciekawe wyjazdy, jak ten do Japonii, zauważyć, że to jest jednak praca. Wydaje mi się, że aspekt taki często nam ucieka. Są te takie przekonania, prawda, jak kochasz swoją pracę, to nie będziesz pracować ani jednego dnia. Albo w ogóle, że my to tylko siedzimy i czytamy książki, wystarczy dać nam ołówek i już sobie damy radę, prawda?
No to jednak nie. I to jest praca i myślę, że trzeba to wziąć pod uwagę. I co więcej, to jest praca, są już na to badania, bardzo wymagająca tak mentalnie. Rzeczywiście statystyki odnośnie zdrowia psychicznego wśród studentów studiów doktoranckich są bardzo złe. Jest to rzeczywiście na początku właściwie swojej kariery naukowej dostaje się bardzo duże zadanie, prawda? Nie napisać artykuł, tylko od razu napisać pracę. Często jednak nawet przy najlepszym wsparciu w końcu zostaje się z tym samemu, siedzi się przy tym biurku i trzeba to robić samemu. I to mogą być naprawdę wyzwania dla psychiki, więc nie mogę jakkolwiek cieszyć się ze swojego wyboru. Chciałabym jednak, żeby każdy, kto rozważa doktorat, wziął pod uwagę te najgorsze rzeczy. Tak trochę jak przy podobno kupowaniu domu. Trzeba sobie wyobrazić, że się w nim, nie żebym kiedykolwiek pewnie miała taką możliwość, ale trzeba sobie wyobrazić wcale nie, że się tam wstaje w majowy piękny poranek, tylko że trzeba z niego wyjść na zakupy w listopadowy wieczór. I ja myślę, że jeśli właśnie ten doktorat przejdzie próbę listopadowego wieczoru, to można rozważyć. Ale no naprawdę, no nie chcę tutaj teraz, najchętniej to bym wszystkim mówiła, że trzeba się tylko uczyć łaciny, łacina jest cudowna i doktorat jest wspaniały, no ale jednak czuję jakąś odpowiedzialność. Wiadome jest, że można sprawdzić, jakie są perspektywy pracy, jak to wszystko wygląda, ile jednak jest tych miejsc. To może być wymagające psychicznie i tak życiowo jednak też, nie wiem, finansowe bariery, prawda? Szczególnie jest to trudne na pewno dla kobiet. Mówi się o zjawisku leaking pipeline, czyli w momencie, gdy kobiety robią doktorat, to nagle zaczynają znikać z uniwersytetów. To są wszystko może niezbyt miłe dla takiej bardzo przyjemnej rozmowy tematy, ale jeśli miałabym komukolwiek powiedzieć, czy warto doktorat, tak z perspektywy kogoś, kto jeszcze go robi, a nie już ma go zrobiony, to warto wziąć pod uwagę jednak, że no nie zawsze to jest takie różowe. Pewnie odcienie są różne tego, na co patrzymy i tego, w czym uczestniczymy. Mam nadzieję, że po drugiej stronie Alp, gdzie jesteś teraz, bo transmisja jest, nasza rozmowa przebiega ponad górami, ponad przestrzeniami, bo jesteś przecież w Innsbrucku i może stąd czasami te drobne niedogodności jakieś techniczne, które chyba nas nie gnębią aż tak bardzo, ale czasami się tutaj zdarzają, mogą wynikać. No, w każdym razie mam nadzieję, że po tej drugiej stronie Alp słońce świeci równie pięknie jak tutaj. I takim dobrym jest prognostykiem dla Twoich przyszłych działań. A powiedz, gdzie się widzisz w przyszłości, jeżeli takie prywatne pytanie można zadać? Listopadowa czasami Polska, ale jednak z pięknym latem i cudowną złotą jesienią, czy też Rzym z dobrą kawą, czy też może zupełnie inny kierunek? Czy tak myślałaś jakoś perspektywicznie, gdzie Cię ta nauka może zaprowadzić? I gdzie chciałabyś, żeby Cię zaprowadziła? O tak, niekoniecznie na zawsze i niekoniecznie na wciąż. Może nie powinnam tutaj pytać, to nie mają być żadne deklaracje. Gdzie byś chciała? O tak, chociaż na chwilę. Mam jakieś moje małe plany, gdzie bym chciała pojechać może na tak zwanego postdoka, gdzieś tam mi się marzy. Ale ja rzeczywiście mało, chyba bardziej myślę, z kim bym chciała być za parę lat i w jakich relacjach i jakbym może chciała się czuć. Niż gdzie by to konkretnie miało być, bo w sumie dosyć to życie jest podobne i w Poznaniu, i w Rzymie, i w Innsbrucku. Od razu powiem, nie ma się co bać. Tak, ja myślę, że zdecydowanie bardziej przed oczami stają mi osoby, które chciałabym mieć wokół siebie, niż jakieś konkretne miejsce. Fantastyczna zupełnie odpowiedź i to stwierdzenie, że podobnie się żyje w Poznaniu, Rzymie i Innsbrucku, myślę, że może być tutaj takim naszym przesłaniem. Podobnie się pracuje, miejmy nadzieję, podobnie się można rozwijać, a ponieważ tak mi się wydaje, że w Twoim życiu pojawiają się różne niespodziewane, ale wypracowane ciężko sytuacje, to może te marzenia się po prostu jakoś wplotą z tymi osobami, które będziesz chciała w taki plan jeszcze nieuświadomiony. Patrzę, spoglądam tutaj na czat. W tej chwili nie widzę dalszych pytań, a że wybiła już godzina 19 i
cudownie się rozmawia, jednak wiem, że plany trzeba realizować po prostu i ten Rzym sam się nie spakuje, że tak powiem. Więc myślę, że powolutku zmierzamy do końca. Pozwól, Marysiu, że bardzo serdecznie podziękuję Tobie za spotkanie, za to, że poświęciłaś nam czas, że zechciałaś podzielić się z nami swoim doświadczeniem. I dziękuję bardzo Panu, Panie Wojtku, za współprowadzenie tej rozmowy, za wyciąganie różnych rzeczy od naszej bohaterki. Dziękuję też władzom Wydziału za możliwość zaprezentowania tutaj naszej absolwentki, która jest twarzą naszego Instytutu tym samym. Mam nadzieję, że była to dla Państwa równie wielka przyjemność jak dla mnie. Dziękuję serdecznie i zapraszam już po wakacjach na kolejne spotkanie z cyklu Kto mi dał skrzydła. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że jakby jeśli ktoś jest zainteresowany którąkolwiek z rzeczy, o których mówiłam, zwłaszcza studenci, czy nawet licealiści myślący o filologii klasycznej, dane do mnie są powszechnie dostępne. Ja bardzo chętnie pomogę. Można napisać maila i jak tylko będę mogła coś pomóc, to na pewno pomogę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Już wiemy, kto mi to skrzydła. Do widzenia, do zobaczenia.